Mateusz Kaniowski, ze mną kamerzysta. Cześć. Kiedy widzieliśmy się ostatni raz, wszystko wyglądało w twoim życiu inaczej. Byłeś na samym szczycie, a jak jest teraz? Znaczy, zależy z jakiego punktu patrzysz. Widza. Punktu widza, tak? Czyli, że na YouTube'owym szczycie. Dokładnie. No to teraz nie jestem na YouTube'owym szczycie, no ale wydaje mi się, że nie spadłem, jeżeli chodzi o mój poziom życia. No to, to jest nadal ten sam poziom. No tak, ale oprócz tego, że to wszystko się wyłożyło, ty, bo okazało się, miałeś dużo również za uszami. Czy ty w ogóle możesz to komentować? Dużo za uszami to znaczy? No te wszystkie rzeczy, które były na ciebie w internecie, to czym się wymieniliście z Markiem? No ale to nie są potwierdzone informacje, tak? To są stricte rzeczy, które wypowiada Marek, tak? A trzeba chyba dowodów, żeby potwierdzić informacje. No ale całe to zamieszanie wokół ciebie, rozumiem, że ty chcesz to w jakiś sposób zbagatelizować, czy nie? Chodzi o tą sprawę, tak? Ja nie mogę stricte się wypowiadać się o samej sprawie, bo zakazano mi wypowiadania się o samej sprawie, czyli tego, co dzieje się na rozprawie sądowej, ale mogę wypowiedzieć się na przykład o tym, jak ja widzę to z mojej perspektywy. No proszę. No ja nagrywałem reżyserowany film, w którym chłopak przyszedł do nas, nie powiedział o tym, że jest niepełnosprawny. Nagraliśmy taki sam film, jaki nagrywaliśmy tak naprawdę zawsze, bo nagrywaliśmy, nie wiem, czy jesteś zapoznany z naszym kontentem, no ale chyba zapoznany z naszym kontentem, więc wiesz, że ja nagrywałem tego typu wyzwania, wiesz, że Marek nagrywał tego typu wyzwania, wiesz, że Viola nagrywała tego typu wyzwania, no po prostu był zbieg okoliczności, że chłopak nam nie powiedział o tym, że jest chory. To na tej samej zasadzie to mogłoby funkcjonować, jeżeli Viola by wykonała te same zadania. Tylko, że mi już nawet nie chodzi do końca o tą sytuację, tylko najbardziej jestem w szoku, że wy z Markiem, zamiast w jakiś sposób wyjaśnić sobie twarzą w twarz, wy całe swoje brudy, wszystkie swoje, nie wiem, żale wydaliście na siebie w internecie, przez co tak naprawdę obaj spadliście na samo dno. Dlaczego tak? Ale ja dopiero w momencie, w którym się broniłem, odpowiedziałem po prostu Markowi. Ja nie zaatakowałem go jako pierwszy. Nie wiem, dlaczego Marek tak postąpił. Ja po prostu musiałem się w jakiś stopniu bronić, no bo no jeżeli bym nie odpowiedział, to bym był w jeszcze gorszej sytuacji niż w rzeczywistości byłem, tak? No, no jak wygląda to z swojego punktu widzenia? Jeżeli nie odpowiedziałbym na jego atak, no to by wyszło no na tak, to, tak, że... Tylko dziwię się, że wy nie byliście w stanie, no z przyjaciółmi, mieszkając tyle czasu razem, po prostu tego normalnie przegadać. Ja też się dziwię, no to tak jak ci mówię, no Marek zaatakował mnie jako pierwszy, no nie wiem czy... No dobrze, a pozostałe zarzuty, które mi zostałeś tkowane w internecie, wszystko jest nieprawdą? Znaczy, mogę ci powiedzieć szczerze, nie chcę, żeby tak wyglądał, że ja cię atakuję, ale kiedy ja słuchałem tych historii, które Marek mówił w internecie a propos młodych dziewczyn, to ja byłem w ogromnym szoku, zniesmaczeniu. Przecież ty jesteś dorosłym facetem i pamiętam, że ty miałeś dziewczyny w naszym wieku. O co w tym wszystkim chodzi? No wiesz, no Marek również przedstawiał nieprawdziwe informacje. No, jeżeli on ma jakieś dowody, no to niech przedstawi te dowody. No nie ma żadnych dowodów, więc to jest po prostu rzucanie słów na wiatr. To, że ja rzeczywiście mam dziewczynę, która po prostu... To się opiera na tym, że ja mam dziewczynę po prostu, która jest młodsza ode mnie i na tej podstawie on po prostu wnioskuje różne rzeczy, które po prostu wnioskuje. Dobra, tak jak mówię, nie chcę, żeby to wyglądało jak jakiś atak, nie, ja po prostu chciałbym się dowiedzieć, bo pamiętam, że ty się tłumaczyłeś, że twoja dziewczyna ma lat 17 czy 16. 16. A ty masz lat, jeżeli dobrze pamiętam, już prawie 30. 29. Ale to jest jakiś problem? Nie mogę mieć... Właśnie cię o to pytam, czy ty uważasz, że to jest normalne? Ja uważam, że to jest normalne. 13 lat różnicy w tym wieku? 13 lat? No, 29 do 16. Ale to nie było tak. Wtedy, jak ja mówiłem o tym, że ma 16, to miała 16, a teraz ja mam 29, ona ma prawie 18. Czyli jest 11 lat różnicy. Czyli ty uważasz, że to jest wszystko tak, jak być powinno? No uważam, że tak. Dobra, wejdźmy na temat walki, bo na ten temat powinien być wywiad. No bo jeżeli chodzi o to, no to są nawet różnice wieku 20 lat, tak? No, no tak, tylko kiedy ktoś ma lat 50, a ktoś ma 30, to wygląda to zupełnie inaczej, bo ja sam pamiętam, co ja miałem w głowie, jak miałem lat 16, ty na pewno też pamiętasz. Ale są też różnice wieku, na przykład, że osoba ma lat 18, a druga osoba ma 38 i w tym przypadku nie widzisz żadnego dyskomfortu albo... Widzę. No, że to jestem ja, to jest moje zdanie, a po prostu przez to, że cię poznałem prywatnie i w ogóle takich rzeczy bym nie myślał, że ty możesz uważać, że to jest normalne, dlatego cię o to pytam. No ja uważam, że to jest normalne i nie mam z tym żadnego problemu. Kocham swoją dziewczynę i uważam, że to jest normalne. Jeżeli występuje uczucie, no to dlaczego mam uważać, że to jest nienormalne? Jeżeli chodzi o pojedynek z Kruszwilem, dlaczego się na to zdecydowałeś? No głównie dla pieniędzy, no, no nie oszukujmy się, tak? No Gaża chyba jest rekordowa, tak mi się wydaje. Możesz zdradzić mniej więcej jaka? No, nie mogę właśnie, ale wydaje, no tak jak powiedzieli na konferencji, oni zasugerowali to, że Gaża jest, jest rekordowa, no to podtrzymuję chyba ich słowo, no bo wydaje mi się, że nikt do tej pory nie otrzymał takiego wynagrodzenia. A czy miałeś problemy z pieniędzmi przez tą całą sytuację? Nie, no ja jestem dobrze zabezpieczony finansowo, także wydaje mi się, że na kolejne dekady będę dobrze zabezpieczony finansowo, także akurat tu pieniądze się nie boję, ale bardziej chodzi o to, żeby rozwiązać stary konflikt, który nie został do końca rozwiązany, no i wiadomo, ja lubię pieniądze, tak jak każdy.
Gdybyś mógł cofnąć czas, wyjaśniłbyś to z Kruszwilem inaczej? Ja próbowałem inaczej to wyjaśnić, no ale no... No nie dało się inaczej tego wyjaśnić. No w sensie Marek zaatakował mnie w internecie. No i poszło. Po prostu mleko się wylało, więc trzeba je wytrzeć, nie? Ja mam wrażenie, że tak trochę starasz się to wszystko spłycić. Spłycić? No, tak zbagatelizować te całe sytuacje. Ale rozwiń, bo... No bo słuchaj, burza, która wybuchła po tej całej sytuacji z tobą, spowodowała, że... Nie wiem, czy ktokolwiek w historii internetu miał aż tak potworny hejt. Do tego stopnia, że ludzie wręcz pisali mi, że nie powinienem robić z tobą wywiadów. A mam wrażenie, że jak z tobą rozmawiam, to starasz się pokazać, że to wszystko tak naprawdę nie ma miejsca, że to są tylko pomówienia i nie ma z tym żadnego problemu. No bo nic nie jest potwierdzone, tak? Więc jeżeli nie jest potwierdzone, no to znaczy, że to są nadal pomówienia. I ja uważam, że ta sytuacja nie miała miejsca. No tak jak ci powiedziałem, ten film był reżyserowany. Ten chłopak nie jadł. Akurat ten film wiem. Wiesz o tym, tak? Akurat ten film, no to jest... pamiętam, w jaki sposób wydziałaliście. A zauważyłeś też, jak internet stricte sprecyzował się na ten film i jaki hejt znaczy, wybuchł? Dobra, też nie ukrywając, nie chcę obrazić oczywiście tego chłopaka, ale skoro już mam się w ten sposób wypowiedzieć, no to na pierwszy rzut oka miałem wrażenie, że jest jednak jakiś problem. Wracając do tematu, wiesz ile osób przychodziło do mnie i stresowało się po prostu podczas nagrywek i po prostu nie było w stanie wydusić z ciebie ani jednego słowa, byli w 100% normalni? Ale uważasz, że tam nie było widać? Uważam, że nie było widać, bo no, osoby na chociażby, które biorą narkotyki, zachowują się podobnie do niego. A no, no nie powiesz mi... Powiem szczerze, patrząc na kolegę, ale właśnie to jest złe, bo nie chciałbym w żaden sposób tutaj kogokolwiek obrazić, więc... No po prostu, dlatego twierdzę, że lekko chcesz wszystko pokazać, że to wszystko jest takie, oj, że nic takiego się nie wydarzyło. A mam wrażenie, że się wydarzyło, bo jednak spędziłeś pół roku, jeżeli dobrze kojarzę, w więzieniu, no, ale areszcie. Areszt w polskim systemie jest nadużywany, możesz sobie poczytać artykuły. Areszt w polskim systemie jest nadużywany w pewnym roku, nie wiem, czy to jest 2006 czy 2005 rok, no było po prostu tak, że po prostu zaczęły się tym interesować organy unijne i po prostu Polska... no musiała się wycofać z tego typu procederu, no i wznowili to teraz w 2020 i w 2021 roku zaczyna to być wznawiane i areszt jest nadużywany, także w moim przypadku też uważam, że został nadużyty. Szczególnie, że jeżeli szliśmy tym tokiem myślenia, to również areszt powinna dostać Viola, push barber, trener oraz jaszczur, bo wszyscy teoretycznie powinni dostać te same zarzuty. Dlaczego miałeś zakaz pokazywania twarzy, więc domyślam się, że to mogło mieć zakaz pokazywania twarzy. No to czemu wcześniej występowałeś cały czas w maseczce, kiedy jeszcze maseczek nie ginąć? No bo taki był mój akracja. Kto ci powiedział takie bzdury? No tak mi się kojarzy. Znaczy, tak... Ale nie mogłeś występować. Takie informacje przekazywała Agata, że ja mam zakaz pokazywania twarzy. Ja nie miałem nigdy zakazu pokazywania. Nie mówiłeś tak czasem? Nie, w życiu. No dobra, to dlaczego nagle zacząłeś pokazywać twarz po wyjściu z areszty? A dlaczego nie? Skoro i tak już każdy wiedział i podali w mediach Łukasz W. To teraz czemu jesteś w maseczce? No bo jednak lubię. Jednak to jest mój wizerunek. No właśnie dlatego. Ludzie myślą, że ja próbuję się ukryć przed czymś. Przed czym ja mam się ukryć? Przecież i tak każdy wie, jak wyglądam. To przed czym ja mam się ukryć? Po prostu to jest mój styl bycia. Z tego jestem rozpoznawalny, tak? Że jestem w maseczce. Jeżeli chodzi o areszt, byłeś sam czy miałeś współwięźniów? Miałem dwóch współwięźniów w pierwszym areszcie, potem trzech współwięźniów i potem czterech. I jak było? Dobrze. Ja jakoś uważam, że było całkiem przyjemnie w tym areszcie. No wiadomo, człowiek może się nauczyć różnych rzeczy przydatnych w normalnym życiu, bardziej takich podstawowych, których ja wcześniej nie byłem w stanie zrobić, czyli na przykład pościelić po sobie, czy ugotować sobie czegoś. Nikt cię nie skrzywdził w więzieniu? A kto miał mnie skrzywdzić? No współwięźniowie na przykład. No nie bierzmy tego tak pod uwagę, bo to nie jest ten czas, w którym areszty wyglądały tak, jak wyglądały. To jest XXI wiek, także no, służba więzienna stara się tam izolować. Ja nie byłem oczywiście na jakichś ochronkach czy czegoś tego typu rzeczach, tylko bardziej z osobami, które były o podobne artykuły. Czyli ci ludzie cię znali? Ludzie mnie znali, tak, cały areszt mnie znał. Ale wiesz, no oni... Mi się nie chce wierzyć w to, że ani razu nie miałeś żadnej złej sytuacji z tymi współwięźniami. No może, ale nie, ze współwięźniami nie miałem. Współwięźniowie mieli możliwość przeczytania moich akt, tak, z których wynikało to, co wynikało. Ja nie mogę o tym mówić teraz tutaj, bo mam zakaz po prostu wypowiadania się. Ale jeżeli przeczytałbyś te akta, no to byś wiedział po prostu, o czym mówię, tak? Dlatego współwięźniowie nie mieli do mnie problemu. Oni się dziwili, że ja siedzę. Okej, a z kim miałeś problemy w takim razie? Powiedziałeś, że akurat z recydywą. Raz, w transporcie.
Co się stało? No po prostu powiedzieli, że kazałem jeść gówno niepełnosprawnemu chłopakowi. Ja powiedziałem, że to nie było gówno, tylko że to była Nutella i że to był reżyserowany film. Nie chcieli mi wierzyć. No i co, ktoś cię uderzył, rzucił się? Nie, no nie byli w stanie, byliśmy skuci, tylko no po prostu stricte słowna przepychanka. Aha, siema, cześć. Okay. Dobra, czyli walczysz z Kruszwilem koniec końców. Uważasz, że to będzie łatwa walka, bo pamiętam jeszcze te czasy, kiedy zakładaliśmy kanał Kubańczyk, ty, ja, Kruszwil, właściwie ja zakładałem kanał, a byłem wtedy u was. I pamiętam, że ty zawsze mówisz, że będziesz chciał zawalczyć i że masz do tego jakiś dryk. Ja tak mówiłem? No, że masz dryk do tego. Że mam dryk do bicia? Ja tak mówię? Doskonale pamiętam. Nie pamiętam takiej sytuacji. Być może tak mówiłem. No, wydaje mi się, że ta walka nie będzie ciężka. No, to jest jednak Marek, nie? Tylko bierzmy pod uwagę, że on ćwiczył pół roku. Ja tak naprawdę dopiero zacząłem ćwiczyć. No, zawsze jest jakaś szansa, że wejdzie i mnie znokautuje, nie? Zawsze biorę to pod uwagę. No, nigdy nie ma, nie jestem Rambo, żeby, to nie jest film reżyserowany, żeby wyjść i go zabić, tak? Zawsze istnieje szansa, że jakoś mi się noga podwinie i mnie po prostu nokautuje. Dobra. Dziękujemy za wywiad. Dziękuję. Chyba, że chcesz coś jeszcze przekazać widzom. No nie, nic nie chcę przekazać. Dzięki. A do tych wszystkich ludzi, którzy mają do ciebie problem? To niech mają dalej. No cóż, no ja akurat nie mam do nich problemu, więc jeżeli oni mają do mnie problem, no to niech go uzasadnią. Mogą napisać w komentarzach, jaki mają do mnie problem. Byłem bardzo ciekawy, czy przyjmiesz pokorną twarz, czy będziesz jednak... Ja nigdy pokornej twarzy nie przyjmę, bo ja nie uważam, że jestem winny. Jeżeli uważałbym, że jestem winny, to przyjąłbym pokorną twarz, bo ja taką jestem osobą. Tak jak w przypadku Marka na konferencji, przyjąłem pokorną twarz, ale jeżeli ktoś mi próbuje zarzucić coś, czego nie zrobiłem, nie przyjmę pokornej twarzy, bo taką jestem osobą. I może właśnie dlatego właśnie może mam przejebane. Dobra. Dziękujemy za wywiad.